Witajcie w następnej degustacji. Tym razem rum i jest to Kraken, ale w wersji wiśniowej. I co my tu mamy? Kraken Spiced Rum 40%, Black Cherry and Madagascan Vanilla. Czyli mamy wiśnie z wanilią. Czyli podstawowa wersja została wzbogacona wiśniowym i waniliowym smakiem, aromatem. Któż to wie? Tu nie pisze. Nie. Ta sama butelka, troszkę inna gama kolorystyczna. Brązowy, z takimi rubinowymi przebłyskami. Ładny kolor. Fajne takie alkoholowe nogi się tworzą na szkle. Wiśniowy aromat. Ale zaraz pod nim kawa, czekolada, brązowy cukier, rum, słodko jest i waniliowo. Wreszcie jest wanilia. Całkiem przyjemna mieszanka, naprawdę. Okej. Fajnie. Słodko. Wiśniowo. Takie likierowe są te aromaty. Ale kawa i czekolada tutaj dużo dają. Z tym właśnie takim lekko owocowym rumowym aromatem. Fajnie. Dobrze, zobaczymy jak jest w smaku. Wasze zdrowie. Zaskakująco delikatnie. To znaczy, chodzi mi o alkohol. Nie gryzie w ogóle. Pierwsze wrażenie jest likierowate takie, słodkie, kawowe, później wchodzi wiśnia i dużo wanilii. Jest to takie bardzo likierowate, cukierkowate troszeczkę, później są te nuty takie przyprawowe, jest brązowy cukier, są fajne nuty właśnie trzciny cukrowej. Jest przyjemnie, w miarę tak delikatnie. Oczywiście jest nieco palenia od alkoholu, ale zadziwiająco mało. Dlatego powiedziałem, że bardzo przyjemnie, delikatnie. To pije się bardziej jak likier niż jak rum. Jest dosyć gęste, słodki, ale nie za słodki. To nie przeszkadza. Wydaje mi się, że ta wanilia daje dużo takiej kremowości, konsystencji nawet. Dobre, przyjemne. Jeśli chodzi o samą wiśnię, jest więcej jej w aromacie niż w smaku, a wanilii jest więcej w smaku niż w aromacie. Wydaje mi się, że jest to całkiem udana mieszanka. Trzeba spróbować z kolą. Ale nawet sam ten rum się dobrze pije. Przyjemny. Nie za słodki, ale taki likierowaty. Powiedzcie mi, co wy o nim myślicie. Jeżeli próbowaliście, przekażcie swoją opinię. Komentarze są dla was oczywiście. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, tak jak podoba mi się ten rum. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przynajmniej taką nadzieję.
komentujcie, przekazujcie film znajomym. No i cieszcie się rumem. Wasze zdrowie. Cześć.